dzisiaj przejdziemy do darów inspirowanych, tak się one nazywają, a więc dary natchnione. I to są trzy dary, które występują między innymi w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Te trzy dary to dar prorokowania, a więc proroctwo, prorokowanie. Drugi z nich to dar języków, inaczej glosolalia, mówienie językami. I trzeci z nich to tłumaczenie, interpretacja języków. A więc to są trzy dary inspirowane. Dzisiaj mieliśmy omawiać dar prorokowania. I muszę wam przypomnieć, kochani, że dar prorokowania jest tym darem, o który apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy najbardziej się starali. Nie zachęca nas aż tak bardzo, żebyśmy się starali o dar czynienia cudów. Nie zachęca nas, oczywiście mówi ogólnie, abyśmy zabiegali o większe dary, ale główny nacisk kładzie na dar prorokowania. Gdy otwieramy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, ten list, który rozważamy, a więc pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdział, to zwróćcie uwagę, jak Paweł to czyni. W wierszu pierwszym powiada tak, dążcie do miłości. Myśmy sobie powiedzieli, że najlepszą drogą manifestowania darów Ducha Świętego jest miłość. I oto dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe. A teraz zwróćcie uwagę, a najbardziej o to, aby prorokować. A więc dar prorokowania Paweł wynosi, jak gdyby nawet mógłbym powiedzieć, ponad wszystkie inne dary. Bo mówi, najbardziej starajcie się o prorokowanie, o dar prorokowania. Dlaczego apostoł Paweł taki nacisk kładzie na to, aby w Kościele słychać było proroczy głos? Dlaczego? Bo w 4 wierszu tego samego rozdziału apostoł Paweł powiada, kto językami mówi, o czym będziemy mówić, siebie tylko buduje. O tym będziemy mówić. A kto prorokuje, ten zbór buduje. A więc prorokowanie służy nie jednostce, nie sobie prorok prorokuje, ale kto prorokuje, ten przyczynia się do zbudowania zboru. A Paweł, gdy czytamy jego listy, bardzo sobie cenił zbór. Nawet w liście do Efezjan powiedział, że to poprzez zbór objawia się rozliczna mądrość Boża. A więc zbór jest czymś wielkim, czymś ważnym w oczach apostoła Pawła. Dlatego uważa, że powinniśmy się przede wszystkim starać o dar prorokowania, bo kto prorokuje, ten zbór buduje. Ten zbór buduje. Zanim omówimy szczegółowo ten dar, dar prorokowania, to muszę przypomnieć, muszę powiedzieć, że w Nowym Testamencie jest mowa o darze prorokowania, a więc ten, o którym mówimy, dar prorokowania, czyli charyzma, charyzmaty, czyli dar prorokowania. I o tym jest mowa w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian w 10 wierszu, popatrzcie. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa. A więc proroctwo, prorokowanie jest darem, charyzmą. Jest to dar. I to jest pierwsza uwaga. Druga, że Nowy Testament nie mówi także o urzędzie proroka. To jest coś innego. Często się myli te dwa pojęcia. Dar prorokowania z urzędem proroka. O urzędzie proroka jest mowa w liście do Efezjan. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, w 11 wierszu. 4 rozdział, 11 wiersz. On ustanowił, inaczej dał, po grecku
dor edoken. On dał, on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami. Tu jest mowa o urzędzie proroka, o urzędzie apostoła, o urzędzie ewangelisty, a więc to jest coś innego niż dar prorokowania. Jaka jest różnica między darem prorokowania a urzędem proroka? Jaka jest różnica? Różnica zasadnicza, podstawowa różnica. Dar jest to chwilowa zdolność, jest to chwilowa manifestacja. Następnie może nastąpić przerwa, aż do kolejnego natchnienia. I jeśli ktoś od czasu do czasu prorokuje, to nie znaczy jeszcze, że jest już prorokiem. To nie znaczy, że jest prorokiem. Jeśli ktoś przyniósł poselstwo prorocze raz, drugi, to nie możemy wskazać na niego i powiedzieć, że jest prorokiem. Popatrzcie, na przykład w pierwszej księdze Samuelowej, w 10 rozdziale, spotykamy pierwszego króla Izraela, Saula. I w 11 wierszu jest powiedziane, że on prorokował. A gdy ci, którzy go znali z dawniejszych czasów, widzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mówili jedni do drugich: cóż to się stało synowi Kisza? Czy i Saul między prorokami? A więc to, że Saul, znalazłszy się wśród proroków, otrzymał namaszczenie, aby prorokować, jeszcze nie oznacza, że możemy go nazwać kim? Prorokiem. Popatrzcie na drugie miejsce. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, wierszu 25, czytamy o 70 starszych Izraela. Wiersz 25. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, a więc w Mojżeszu, i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. To, że prorokowali raz, jeszcze nie oznacza, że pełnili urząd proroka, że byli prorokami. Po prostu chwilowe natchnienie. W danym momencie stąpiło na nich namaszczenie do prorokowania i prorokowali, ale potem ustało. Mało, w Ewangelii Jana, w 11 rozdziale spotykamy jeszcze dziwniejsze zjawisko. W Ewangelii Jana, w 11 rozdziale, w 51 wierszu czytamy tak, umiłowani, tak, rozdział 11, wiersz 51. Spotykamy tu nie byle kogo, spotykamy tu arcykapłana Kajfasza. I oto w 51 wierszu czytamy: a tego nie mówił sam z siebie, mówił o ukrzyżowaniu Pana Jezusa, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. To, że raz prorokował, to nie znaczy, że można go było uważać za proroka, że już jest prorokiem, Żeby można było o kimś powiedzieć, że jest prorokiem, to ten ktoś powinien być przez Pana powołany na urząd proroka, To, że ktoś raz zaprorokował, jeszcze nie oznacza, że jest prorokiem. Śpiesząc się trochę, muszę powiedzieć tak, że najczęściej spotyka się, albo bardzo często spotyka się niewłaściwe zrozumienie służby proroczej. O urzędzie proroka będziemy mówić później, kiedy będziemy mówić o urzędzie apostoła,
pastora, nauczyciela, ale to później. Koncentrujemy się w tej chwili na darze prorokowania. A więc czymś, co rzadziej lub częściej się pojawia. I w związku z tym muszę zauważyć, że jest tu i ówdzie niewłaściwe zrozumienie służby proroczej. Chciałbym z całą mocą zaakcentować, z całą mocą chciałbym podkreślić, że wolą Bożą jest, aby lud Boży zabiegał o dar prorokowania. Czytaliśmy o tym. A więc Biblia nacisk kładzie na to, aby lud Boży prorokował. Nawet Paweł powiada, wy wszyscy możecie prorokować. Jest tak napisane? No ale w innym miejscu ten sam Paweł mówi, dał niektórych tylko za proroków. No to jak? Albo wszyscy, albo niektórzy. Więc widzicie, znowu tu jest to rozróżnienie. Tam jest urząd proroka, niektórzy tylko pełnią urząd proroka, a wszyscy mogą prorokować jako dar prorokowania. Skoro tak, to należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego apostołowi Pawłowi tak bardzo zależało na tym, aby wszyscy prorokowali, aby miało miejsce prorokowanie? Dlaczego zachęca, aby manifestować dar prorokowania? Dlaczego? On nas nie zachęca, abyśmy wszyscy byli, pełnili urząd proroka, bo to jest zupełnie co innego, jak powiedziałem. O tym mówić będziemy. Ale zachęca nas, żebyśmy wszyscy prorokowali. I wszyscy możecie prorokować. A tam, jak powiedziałem, niektórzy. Dlaczego zależało apostołowi tak bardzo na tym, aby w zborze był praktykowany dar, charyzma prorokowania? Bo proroctwo, bracia i siostry, zgodnie z pierwszym listem do Koryntian, 14 rozdział, 3 wiersz, proroctwo służy trzem celom. Jakim? Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 3 wiersz. Proroctwo ma za cel jaki? Kto prorokuje, mówi do ludzi, ku, no i właśnie, ku zbudowaniu. No niestety nie wiem, jak jest w rosyjskim tłumaczeniu, ale w naszym tłumaczeniu znowu jest to trochę nie tak oddane, bo drugi cel jest zachęcanie, a u nas jest napominanie. Po trzecie, pocieszanie. A więc dar prorokowania ma na celu, jaki cel? Zbudować zbór. Po drugie, zachęcać zbór. Do czego? Do świętości, do większego poddania się Bogu i tak dalej, i tak dalej. I po trzecie, do pocieszania. Nie smuć się, nie bój się, nie lękaj się. Pocieszać. A więc dar prorokowania ma trzy cele. Jeszcze raz podkreślam. Zbudować, zachęcać, pocieszać. Skoro taka jest wola Boża, aby w zborach rozlegał się głos proroczy ku zbudowaniu, ku zachęcaniu, ku pocieszaniu, to dlaczego w zgromadzeniach tak rzadko słyszy się albo w ogóle się nie słyszy słowa proroczego? Dlaczego prorocy, dlaczego wierzący nie manifestują tego daru? Dlaczego? Skoro Bóg tego chce, apostoł Paweł to tak wyraźnie akcentuje. Dlaczego się nie rozlega głos proroczy? Dlaczego? Niektórzy sobie znaleźli łatwe wytłumaczenie. Ponieważ czas darów już przeminął. Dzisiaj już Bóg się nie objawia poprzez dary Ducha Świętego. Ale już wam mówiłem, nie ma na to uzasadnienia w Piśmie Świętym. Wymyślili sobie to historycy, teoretycy, wymyślili to teologowie, ale to nie jest biblijna postawa. Nie ma czegoś takiego. Gdyby było tak, że dary w pewnym momencie ustaną wraz ze śmiercią ostatniego apostoła,
to Paweł, wiedząc o tym, nie mówiłby: usilnie się starajcie o dary ducha, bo wiedziałby, że za chwilę i tak ustaną. No po co się tak usilnie o nie starać, skoro gdy śmierć, gdy umrze Jan, to dary ustaną. A więc po co? A tymczasem apostoł Paweł tak bardzo gorliwie nas zachęca, byśmy się usilnie starali o dary ducha. A w tym najbardziej o dar prorokowania. Bo kto prorokuje, ten zbór buduje, ten zachęca, ten pociesza. Może ktoś powiedzieć: no dzisiaj mamy już tak wykształconych teologów, magistrów, doktorów, profesorów. Po co? Mamy psychiatrów, psychologów. Po co nam jakieś tam jeszcze dodatkowe zachęcanie przez dary ducha? A więc Kościół dzisiaj nie potrzebuje już daru prorokowania ku zbudowaniu, zachęcaniu i pocieszaniu. Czyżby to było prawdą, że Kościół nie potrzebuje, że wierzący ludzie będący w kościołach nie potrzebują już zbudowania, zachęcania i pocieszania? Nie potrzebują? To dlaczego tak wielu wierzących idzie do psychiatrów, psychologów? Dlaczego tak wielu wierzących cierpi na depresję, przygnębienie, frustrację i załamanie? Dlaczego? Skoro Kościół nie potrzebuje już dzisiaj, skoro w Kościele niepotrzebny już jest dar prorokowania, który ma za cel zbudowanie, zachęcanie i pocieszanie. Ja powiem tak, że chyba dzisiaj Kościół bardziej potrzebuje tego daru niż nawet na początku. Bo na początku byli wielcy apostołowie, ludzie namaszczeni, ludzie pełni ducha i oni mogli głosić z mocą. A dzisiaj Kościół jest jaki jest. A więc tym bardziej, że ponieważ weszliśmy w okres czasów ostatecznych, a Paweł powiada, że ostateczny dni będzie czas trudny. Dlatego tym bardziej Kościół dzisiaj potrzebuje, czy nie potrzebuje daru prorokowania. Potrzebuje ku zbudowaniu, ku zachęcaniu, ku pocieszaniu. No to dobrze, skoro tak, skoro Bóg widzi potrzebę, to dlaczego Bóg nie objawia tego daru? Dlaczego ten dar się nie objawia? No dlaczego? Dlaczego się nie objawia ten dar, żeby pocieszać zasmuconych, żeby zbudować się zrujnowanych wewnętrznie? Dlaczego? Dlaczego zachęcać tych, którzy ustają? Powiem tak, bracia i siostry, myślę, że my coś tutaj, czegoś nie rozumiemy. Tak jak wam powiedziałem na początku, każdy z nas ma jakiś dar. Ma czy nie ma? Każdy z nas ma jakiś dar. No to dlaczego nie manifestujemy tych darów? Bo problem polega nie w tym, czy zostaliśmy obdarowani, czy nie, tylko myśmy nie rozeznaliśmy, jaki dar posiadamy. Ale nie będę do tego wracał, bo o tym mówiłem. Powiem tak. Według mnie, ja uważam, że trochę nastąpiło skrzywienie pojęcia na temat prorokowania. To nie zawsze jest zgodne z Biblią, niezgodne ze zrozumieniem Biblii, że prorok to ktoś taki, kto chodzi i opowiada, co się będzie działo. Tak, i prorokuje, że będzie wojna, albo że wojny nie będzie, albo że będzie prześladowanie, albo że prześladowania nie będzie. Albo za kogo ty masz wyjść za mąż? A z kim ty się masz ożenić? A gdzie ty masz pracować? Nam się wydaje, że taka jest rola proroka. No ale czy Paweł o tym mówi? Czy Paweł mówi o tym, że prorok będzie chodził od jednego do drugiego i będzie prorokował mu to, będzie prorokował mu tamto, tamtemu to. Ty urodzisz syna, urodzi się córka zamiast syna i tak dalej, bo takie proroctwa też się działy. Tyś wyjdź za mąż za tamtego, a w 2 miesiące już nie byli ze sobą, bo się rozeszli, bo nie mogli wytrzymać. Czy taka jest rola nowotestamentowego proroka? Nie, no jaka jest rola nowotestamentowego proroka? Ku zbudowaniu, pocieszeniu i zachęceniu. Patrzymy na rolę proroka poprzez proroków Starego Testamentu. A rola proroków w Starym Testamencie była zgoła inna, zupełnie inna. Dlaczego?
Bo w Starym Testamencie lud Boży nie miał Ducha Świętego. I ktoś mu musiał powiedzieć. Kto? Albo kapłan Urim i Tumim rzucał i mówił tak albo tak. No albo musiał powiedzieć to prorok. A dzisiaj w Nowym Testamencie, Duch Święty, ten sam Duch Święty, który mieszka w proroku, mieszka i w nas. I wcale nie jest powiedziane, ten jest dzieckiem Bożym, którego prorok prowadzi. Ale dzieckiem Bożym jest ten, którego Duch Święty prowadzi. No więc wyobraźcie sobie teraz, że my jesteśmy uzależnieni od prowadzenia proroczego. I to co, będziemy jechać na wschód, zachód, szukać proroków i żeby nam powiedzieli, co robić, czego nie robić, z kim się żenić, za kogo za mąż wychodzić, rodzić czy nie rodzić. Wiecie, jakie to by było trudne? Przyszlibyście do mnie, pastorze, czy mógłbym się, czy mogę się ożenić? Ja nie jestem prorokiem. To nie jest tak. Dzisiaj proroctwo w Nowym Testamencie ma zupełnie inne zadanie. Jakie? Jeszcze raz powtarzam. Zbudować, pocieszyć i zachęcić. Urząd proroka jest czymś innym. Urząd proroka może przypowiadać to czy tamto, ale dar prorokowania ma zupełnie inne zadanie. Ja już kończę. Kończę i zapytam was, kto według Pana Jezusa Chrystusa był największym prorokiem, jaki się kiedykolwiek z kobiety urodził? A czy znacie jakieś proroctwo Jana Chrzciciela? Czytacie o proroctwie Jana Chrzciciela? Prorokował, że będzie to, albo tamto, albo tamto? Nie, nie prorokował. Ani z kim się ożenić, ani za kogo za mąż wyjść, ani ile dzieci mieć, a ile nie mieć. Tego on nie prorokował. On takich rzeczy nie mówił. On głosił namaszczone poselstwo o Chrystusie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. On głosił pod namaszczeniem Ducha Świętego. I to jego głoszenie było proroczym głoszeniem. Czy tak? Tak. A czy wy nigdy z tego miejsca nie słyszeliście proroczego kazania? Nigdy? To po co tu przychodzicie? Albo wygońcie nas jako zwiastujących. Puśćcie nas na emeryturę. Powiedzcie, wy nie głosicie pod namaszczeniem, więc w związku z tym wasze zwiastowanie nie jest prorocze. No, Damian, ja już jestem u końca, ale ty dopiero na początku. Nigdy nie słyszeliście z tego miejsca proroczego zwiastowania? Tak jak tu brat mówił, czujecie, że to jest to. Siada na serce, porusza sercem. Choć może to nie jest elokwencja godna najwyższej teologii, doktorat, filozofia, filozof. Proste kazanie. Jak Paweł powiada, głupie kazanie, ale porusza serce, tak jak brat powiedział. Cóż to jest takiego? To jest prorocze kazanie, to jest proroctwo. Nigdy nie zostaliście przez kazanie pocieszeni? Jeszcze jak? Czyli co to było? Proroctwo. Nigdy nie słyszeliście kazania budującego? Słyszeliście. To co to jest? Proroctwo. No więc widzicie, rola daru prorokowania w Nowym Testamencie nie polega na tym, żeby chodzić mówić, u, to tak, rozwiszone głowłosy, oczy takie dziwne, ty się z tym nie wychodź za mąż za tego, ani nie żeń się z tym, albo to, albo... To nie jest rola proroka nowotestamentowego. Rola nowotestamentowego proroka polega na zwiastowaniu słowa ku zbudowaniu, pocieszeniu, namaszczeniu. Jeśli takich tutaj macie, to nie mówcie, że to są, że oni piastują urząd proroka. Oni posiadają dar prorokowania, mówią to, co służy ku naszemu dobru. Ach, no niestety dzisiaj na tym muszę skończyć, ale rezerwuję sobie prawo, że do tego wrócę.